zrozum, nie potrzebuj. Siemano, siemano, widzowie, kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. I dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie, które zadajemy sobie już od bardzo, bardzo dawna. A mianowicie, czy Milki wróci na Palionowo? Ponieważ, no, nie wiem, czy widzieliście u niej odcinek dzisiejszy, ale tam było właśnie coś, że jej obiecałem, że ona wróci na Palionowo. Ale zawsze jest jakieś ale, nigdy nie można, tak wiecie, tak bez żadnego ale, to się, że tak powiem, nikomu nie chwalę, że prawda tutaj trzeba jeszcze, że tak powiem, coś zrobić. Więc dzisiaj będę miał jeszcze na niej kilka zadań związanych właśnie z powrotem do społeczności Palionowa. No a te zadania będą dotyczyć już tylko i wyłącznie jej domku i lekkiego wystroju, ponieważ na przykład jedna rzecz mi się tam bardzo nie podoba, taka, która już od dawna mi się tam nie podoba i będę musiał wam ją pokazać, zobaczycie, o co chodzi. Dzisiaj się po prostu przekonacie. No a ja w tym momencie lecę po nią, żeby jej, prawda, wszystkim oznajmić. Ja was tylko poproszę jeszcze o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o 19:19 już od, prawda, ponad 2 lat. Dzień dobry! Red lights, top sides, I still hear you. Widzę, że ci się tu podoba, więc chyba tu zostajesz, okej. Okay. Uwaga, wypuśćcie, już mam dosyć, proszę, 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 proszę. Dobrze. Proszę. A wiesz, co zrobiłam? Nie dla... Co za... jaki w ogóle okrutny jest. Nie, no dobra, dobra. Jasne, ale mejty! Ojej. Dobra, chodź. No nie, no już nie będę, chodź. Jakie zło! Dobra. A, już nie zdążyłem, dobra, trudno. Ale czekaj, bo ja się starałam, bo popatrz, ty mi kazałeś, że coś zrobiłam. 16, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba. Idealne, tak jak powiedziałem, dobrze, ale czy ja nie powiedziałem 15? Powiedziałeś 16. Wróć i dokończ. Przestań tak mówić. No, dobra, chodź. Dzisiaj obiecałem ci, że cię wypuszczę, że wrócisz z powrotem do społeczności Palionowa, więc niech tak też będzie. Więc zapraszam tutaj, prawda, dzisiejszy odcinek, ale wiesz, ja muszę jeszcze tak, wracasz, ale jest pewne ale. I to ale dotyczy twojego domku, ponieważ mi się kilka rzeczy tam nie podoba, więc musimy tam kilka rzeczy, w sumie nie my, a ty musisz tam kilka rzeczy pozmieniać po prostu. Między innymi, widzisz ten biały kolor tutaj? Mi się on bardzo nie podoba. Ponieważ on mi się za bardzo z Yeti kojarzy. Nie, no proszę. To będzie ale to nie na dzisiaj, To będzie, to jest zadanie na najbliższe kilka dni. Podmienić, prawda, ten biały na jakiś inny, sympatyczniejszy kolor, który nie będzie taki kojarzący się z Yeti. To jest pierwsze, prawda, rzecz, którą trzeba zmienić. Zapraszam do środka. Tutaj, bardzo mi się ta tabliczka nie podoba. I chciałbym, żeby się zmieniła na bierz co chcesz, Filip. Okej, okay, ale to czekaj, bo ja nie ma żadnych itemów. O, dobra, jakieś... Dobra. Bierz co chcesz, Filip, tak? Tak. Bierz co... Bierz. Filip. Okej. Okay. Super. Dzięki. Dobrze. Okay, no. To jak już mamy formalności za sobą, to kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj, żebyśmy zmienili, to tak, na przykład nie podobają mi się totalnie wszystkie niebieskie kwiatki, bo kojarzy mi się z lodem. A co za tym idzie, że kojarzy mi się też z Yetim. A że ty się musisz od niego odciąć, to jest, prawda, tutaj, prawda, jedyny sposób na to. Więc proszę pozbyć się... No o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nawet proszę zmienić kolor wody. Też jest niebieski. No jak ja mam zmienić kolor wody, no? Dobra, żartowałem, faktycznie jest to niemożliwe troszkę. Kolejna rzecz, która tutaj jest do zmiany. Ten obraz. Ten obraz wydaje mi się namawiać... Nie, no bo jest taki obraz, tutaj myślicie na ten Mont Blanc, to jest do Cordiana nawiązanie. Mnie to nie interesuje. On wydaje mi się, że on nawołuje do walki. No bo nawołuje. Dlatego proszę to zmienić. Nie będzie tutaj zmiany. No ale to... Bardzo... Ej, to jeszcze gorzej, nawiązuje do walki. Proszę. Czekaj, bo to trzeba zrobić inaczej, bo to jest nie to ten, wiesz. Kurde, tak nie chciałam. Czekaj, daj mi chwilę. Okej. Okay. Tak Pinokio, może być. Dobrze, tylko proszę... Sama zdecydowałeś, że ma być coś innego, rozumiem. No nie, no po prostu mi się to... Nie, ojej, dobrze. No co za głupie. Serio? Odsuń się, ja to muszę zrobić. No nie wytrzymam zaraz tej po prostu. No kurde!
No przestań, no kurde, no co za głupie. Ale miał... Nie, bo Pinokio kłamał. Ty nie możesz kłamać. No nie kłamał, no ja nie kłamię, no. No dobra, załóżmy, że ci wierzę. W takim razie kolejna rzecz, która jest tutaj do, prawda, przed cudownej zmiany musi... o kurczę, proszę opróżnić wszystkie śnieżki z tych skrzynek obrzydliwych. Tu. Okej. I ja tu sobie zaraz prze... Tu jest, tu nie ma akurat. Tu też nie ma. Tu też nie ma. Mhm. Coś się coś pomyliło? Proszę wymienić coś z tymi śnieżkami. Nic nie robię. No nie mam dobrze, żadnych teraz śnieżek. Teraz tak. Tu jest jakaś książka, nie wiem co to jest za książka. Przejście na palianowo, obserwacje, oślepienie śniegiem, poderwanie... osłabienie wrogów, dobra. Proszę tak, proszę usunąć wszystko z tej książki, nie wiem totalnie o co chodzi. Proszę usunąć wszystko z tej książki i napisać sobie tak. Nowe zasady Milki. Nowe zasady Milki? Tak. Nowe zasady Milki. No. Zasada numer jeden, proszę tam napisać bardzo sympatycznie. Tak. Zasada numer jeden. Palionowo to rzecz święta. Jetiowice rzecz przeklęta. O. Jetiowice czy Jetiowice? No nie wiem właśnie, są dwa różne obozy, ale wydaje mi się, że nie wiem w sumie szczerze mówiąc, czy to są Jetiowice czy Jetowice. Ale wydaje mi się, że Jetiowice, skoro Yeti. Ale, Yeti, no dobra, ale no. To nie ma znaczenia, bo Jetiowice w ogóle nie ma. Dobrze. Tak jest napisane, to jest punkt pierwszy. Tak, tak. Okej, w takim razie zapraszam dalej, pójdziemy tutaj na górę. Będziemy sobie w trakcie dopisywać te punkty. Drugi punkt. Możesz już dopisać. W domku Milki nie będzie nic kojarzącego się z Yetim. Czyli usuwasz wszystko, co jest białe, co jest niebieskie, co się kojarzy z mroźnymi rzeczami. Czyli tutaj, prawda, jest kilka rzeczy do podmiany. O, tu jest między innymi kwiatek do podmiany. Nie będzie co? Jak mam napisać, w domku Milki nie będzie nic? Nic, co się kojarzy z Yetim. Tak. Z Yetim. Tak. Super. I teraz tak, tutaj już, tu proszę usunąć tego kwiatka. Tu, niebieski, bardzo brzydki. Przestań, nie jest taki brzydki. Tutaj są dwa kolejne niebieskie, również nie zasługują na to, bo nie będę wszystkich ten. No cieszę się, że ci kolor wody nie każe zmieniać. No cieszę się, naprawdę, dziękuję po prostu za to każdego dnia. O, tu są jakieś skrzynki, nawet nie wiedziałem, że one tu są. Czekaj, bo podejrzanie to wygląda. No miałaś rację, faktycznie. O, tu jest jakaś... Aha, okay. No dobra! No co pusta. Za oszust po prostu. Pusta? Ale pusta. No przypomniało mi się, że już tutaj byłem, zabrałem co tam było. Mhm. Nie, dobra, ty to zabrałeś teraz. Proszę pokazać, co tam było. Nie, no nie mam tego też. No dobra, mieć. Dobra, załóżmy, że ci wierzę. Okej, w takim razie możemy przejść jeszcze piętro wyżej i teraz tak. Nigdy, przenigdy nie będę już więzić Axela dla biednego. Ale nie, ja go nie wiążę, nie wiążę. Ale patrz jaki on jest smutny, patrz jaki on jest zakłopotany, on chciałby uciec, a on nie może. Wiesz jaki on jest zdezorientowany? Nie jest ten. Jest dezorientowany. No nie jest, przestań, nie, no po prostu sobie pływa, on nie wiążę. Patrz jaki on jest zakłopotany, on tak bardzo, on tak szuka tlenu. No przestań. Ja go muszę wypuścić. Nie! Zabijcie, zamorduję po prostu. A i tak by chciałaś się pozbyć tego, bo to białe. No napraw to! Ale no niestety nie mam bloku żadnego, żeby to zamurować. No a, nie, niestety. Jednak mam, dobra, proszę. Dobra, chodź tutaj. O! Nie widzę, że to jest jeszcze jedna zbroja do wzięcia. Ona też jest niebieska, kojarzy się z Yetim, tak być nie może niestety. No to jest... O, tu widzę śnieżki, proszę się ich pozbyć. Ja tu będę kontrolować tą, prawda, całą sytuację, czy tutaj pewno się nie pojawia nic od Yetiego. Jedyne na co masz zezwolenie, jeśli chodzi o białe, to możesz mleko. Mleko możesz, bo Milki jesteś, to byłoby nieracjonalne i głupim zabraniać ci. Dobrze, w takim razie zapraszam tutaj. Teraz proszę zabrać tego axolotla i oficjalne wypuszczenie będzie go do morza. No ej, to jest mój axolocik, ja go zbieram, szukam jeszcze troszkę. On tutaj był bardzo zagubiony, on tutaj się czuł bardzo źle. Nie rób mi tego. Będzie mi przykro, jak to zrobię. Ale no... Nie. To złapiesz sobie go kiedyś i przygotujesz dla niego lepsze warunki do życia. Żegnaj. Patrz jaki jest szczęśliwy, patrz jak sobie hasa.
ty, bo on nam zabija ryby. Ryby o kurde, dobra, no, dojeżdżamy go. Nie! Gdzie on jest? Mam go na celowniku, łap go w wiadro. Dobra, żartowałem, on jednak nie zasłuży. On musi przejść proces resocjalizacji do więzienia. Jednak są ci. Dobra, czyli tam już jest, że tak powiem, jesteśmy na dobrym etapie. Proszę, tutaj zapraszam, idziemy go zanieść. Ten żartowałem z tym, że on idzie na resocjalizację w tym momencie. Aha. No on musi no niestety. Trzeba go nauczyć kultury. Nie będzie tutaj jadł. Tu proszę, patrz. Tu go proszę załadować. Tak. Załadować, nie wytrzymam. No i proszę, wychodzimy. I tam ma jeszcze gorsze warunki życia niż wcześniej. Nie, on teraz, ale on może wyjść, bo on lubi czasami wyjść sobie na zewnątrz. A jak nie, to będzie chciał sobie tam pływał. No nic, nieważne, może kiedyś jak mnie sumienie ruszy, to mu powiększę lekko teren. Ale to nie dzisiaj, bo dziś zdecydowanie zasłużył, chciał zabić ryby nasze kochane. A tak też być nie może. Dobra, czekaj, kolejna rzecz, która tutaj jest, a wiem co jest jeszcze do zmiany. Jest jeszcze jedna rzecz do nauczenia się, którą tak jak już wspominaliśmy, trzeba utrwalać sobie każdego dnia. Zapraszam tutaj. Tu. O nie! Wiemy co chodzi. Jest, imienia mu. Nie. To jest w ogóle tak bez emocji, jest takie po prostu takie od niechcenia. Tu ma się chcieć. Altanka imienia mu. Dokładnie, tak jest. To musi wyjść ze środka. To nie może być takie udawane. To musi być to ze środka musi wyjść. Dobrze, o, tu czasami sąsiedzi. No i mnie to nie interesuje. Dobra, tutaj zobaczmy, co tutaj jest napisane. Słonecznik, dobra, to nie, to tego nie zmieniamy, okej. Teraz tak, tutaj już zapamiętaj sobie na przyszłość. Dzisiaj nie musisz tego robić jeszcze, bo nie jesteś na to przygotowana. Ale tam do podmiany jest ten niebieski, bo on tutaj totalnie nie pasuje. I co nie jeszcze? Nie wytrzymałam z ciebie. Co jeszcze? Wydaje mi... A, tu jest kwiatek do podmiany też. Myk, proszę go zabrać. Nie! Wydaje mi się, że jest wszystko chyba jest git, tak mi się wydaje. A, jeszcze jedna rzecz jest, to jest taka już ostateczna rzecz na sam koniec, prawda, którą trzeba dokonać. Ale to dam ci po prostu więcej czasu, ponieważ jak widzisz, robi się troszkę ciemno. Więc ja w tym momencie tutaj, prawda, rzucam ci łopatę. Jak powiedziałam, odśnieżyć ci dom. Tak, dokładnie, trzeba odśnieżyć mój dom. Więc ja zostawiam ci tą robotę na dzisiaj. No czemu mam to robić, co tam mam być? Byłaś z Yeti, bo Yeti to zrobił, więc ja, wiesz, muszę tutaj, że tak powiem, walczyć o swoje. Proszę odśnieżyć mój dom, ja lecę się przespać po prostu i jutro, jak tutaj wrócę, chcę, żeby to było na błysk, prawda, odśnieżone. To by było na tyle. Witam z powrotem w społeczności Palionowa. Dzięki. Cieszysz się? Tak, tylko nie chcę ci to odśnieżać. A mnie to nie interesuje, że myślisz, że ja ci to daję, bo ja mnie nie to będę odśnieżać, wiesz, on jest na A, dobrze. Tyle. Chyba kliknąłeś sobie w łóżko jeszcze, nie? To tam z akceleratorem sobie widzisz. Nie. Tak? A, no przestań, dobra. Tak? No tak coś czułem właśnie, że klikniesz tylko w to łóżko, żeby tutaj już tylko, prawda, dzieciaczek, kliknął w łóżko. Dobra. Słuchaj, mam twoją zbroję. No i co to pijesz? No wodę po Dobra, powtórzę ostatni raz, tu jest łopata. Proszę tak tam odśnieżę. Odśnieżyć i jak tam nie będzie odśnieżone, to uwierz mi, wrócisz tam, gdzie ten akselot, razem z nim będziesz pływać w tym jednym tym. Dobra, trzym się! Oj widzowie, udało się, przeprowadzony proces resocjalizacji, teraz Emilia już na pewno będzie po naszej stronie i teraz już, to jest tak zwana lekcja pokory, ona już teraz wiecie, teraz już wie o co chodzi i nie będzie tutaj żadnych, że tak powiem, nieścisłości. No a wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, pozdro, cześć i prawda, pa.